Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam podziękować za to, że wybiło ostatnio na moim kanale 2000 subskrybentów. Naprawdę dla mnie jest to duża liczba, wbrew pozorom. I pamiętam, jak niedawno jeszcze się jarałam, że mi wybiło 1000 subskrybentów. Było to jakoś w grudniu czy coś takiego. I jestem naprawdę Wam wdzięczna, więc dlatego dzisiaj mam dla Was takie mini rozdanie dla dwóch osób. Miało być to rozdanie dla trzech osób, ale po prostu jedna rzecz mi nie przyszła, nie wiem dlaczego. A mianowicie mam dla Was do rozdania dwa naszyjniki. Są to naszyjniki ze strony Born Pretty Store. Jeżeli chodzi o tą stronę, to jest to strona z biżuterią. I ja z tą stroną współpracuję przez bloga, więc jest to taka blogowa współpraca. Raz na jakiś czas po prostu mi coś wysyłają. I skorzystałam z tej okazji, żeby coś dla Was zamówić tym razem. Więc tak jak mówię, mam do rozdania dwa naszyjniki. Są one dosyć eleganckie, ja zaraz Wam pokażę je z bliska. Tak prezentują się naszyjniki z bliska. Jeden jest w kształcie serc, natomiast drugi jest w kształcie takiej łezki. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy subskrybować mój kanał, obserwować mnie na Instagramie, nazwę znajdziecie w opisie. A jak ktoś nie ma konta na Instagramie, to obserwować mojego bloga, do którego adres również jest w opisie. I oprócz tego musicie odpowiedzieć w komentarzu pod tym filmem na pytanie, gdzie chciałabyś pojechać za granicę, do jakiego kraju i dlaczego. Liczę na Waszą kreatywność. Nie zapomnijcie też o podaniu swojego adresu, e-mail i niku z Instagrama. Napiszcie też w komentarzu, który naszyjnik chcecie, czy ten w kształcie serc, czy ten w kształcie łezki. Konkurs ten będzie trwał tydzień, za tydzień w niedzielę w opisie tego filmu umieszczę zwycięzców i się z nimi kontaktuję na adres e-mail. Także pamiętajcie koniecznie o adresie e-mail w komentarzu. Życzę wszystkim powodzenia w konkursie, mam nadzieję, że weźmiecie w nim udział. Tak jak mówię, miało być to rozdanie dla trzech osób, ale niestety jeden naszyjnik mi nie przyszedł, nad czym ubolewam. Ale mam nadzieję, że i tak będzie to takie miłe rozdanie dla Was w ramach podziękowań za to, że tyle Was jest. No i to by było na tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!